Thanks for joining us today for an introduction to the Heart Score. My name is Will Niven, and with me today I have Barbara Backus, the original developer of the Heart Score. Barbara, why do we need chest pain risk stratification tools at all? I think the best way to illustrate this is if we would imagine ourselves in an emergency department that sees around 100,000 patients a year. Approximately 6,000 of these patients will present with chest pain, but only 1,000 of them will actually be experiencing an acute coronary syndrome. So for the remainder of the patients, we need a method of differentiating those patients that are low risk from those that are intermediate or high risk for cardiac chest pain. So what's wrong with good old-fashioned clinical judgment or Gestalt? In a study by Rick Body and colleagues, they showed that when an emergency physician considers a patient's chest pain as unlikely to be ischemic, then there's still up to a 9% chance that the final diagnosis will turn out to be ACS. So the original studies that you conducted and subsequent validations used the endpoint of major adverse cardiac event, or MACE. What is MACE and why was it chosen? MACE is a composite endpoint that incorporates myocardial infarction, CABG, revascularization or death at 30 to 42 days after presentation. All of the worldwide validation studies of the Heart Score show that for patients with a Heart Score of 0 to 3, the risk of MACE is approximately 2%. For a Heart Score of 4 to 6, the risk rises up to 20%, and patients with a Heart Score above 7 have an average risk of 50%. Thank you, Barbara. I think it's worth stressing that the score was developed and validated in the undifferentiated chest pain patients that present to the ED. That's totally true, Will. And I think that one of the most exciting aspects of the Heart Score is the fact that it's so easy to calculate, easy to remember, and you do not need a computer to calculate. So, why don't we show the audience how to calculate a Heart Score? Wywiad jest najbardziej subiektywnym elementem klasyfikacji Heart Score i wymaga dokładnej oceny przed podjęciem decyzji, czy przyznać 0, 1 czy 2 punkty. Oto zalecane podejście. Kiedy wywiad pacjenta zawiera głównie specyficzne elementy, takie jak lewostronny, miażdżący, ściskający, silny ból w klatce piersiowej, który promieniuje na lewe lub prawe ramię, do obu ramion, szczęki, lub jeśli ten ból w klatce piersiowej jest związany z wymiotami lub poceniem się, wtedy wywiad sugeruje niedokrwienie mięśnia sercowego i powinny zostać przyznane 2 punkty. Jeśli pacjent zgłasza ból związany z wysiłkiem, takim jak chodzenie po schodach lub z silnymi emocjami, wtedy sugeruje to również niedokrwienie mięśnia sercowego. Jeśli wymiot pacjenta zawiera natomiast głównie niespecyficzne elementy, takie jak prawostronny ból w klatce piersiowej, który jest kłujący lub odtwarzalny przy bezpośrednim nacisku lub ruchu i pogarsza się przy głębokim wdechu, wtedy powinny zostać przyznane 0 punktów. Czas trwania symptomów jest ważny. Jest mało prawdopodobne, by ból, który trwa kilka sekund lub mniej niż kilka minut, był wywołany niedokrwieniem mięśnia sercowego. Inne, mniej specyficzne cechy obejmują nudności, duszność i ból, który nie promieniuje. Kiedy wywiad zawiera zarówno elementy specyficzne, jak i niespecyficzne, powinien zostać przyznany 1 punkt. Przy ocenie EKG do klasyfikacji zalicza się 2 punkty w przypadku odchylenia odcinka ST, które jest uniesieniem lub obniżeniem większym niż 2 mm w co najmniej dwóch sąsiednich odprowadzeniach lub w przypadku nowej inwersji załamka T. Przyznaje się 1 punkt, gdy EKG pokazuje niespecyficzne lub stare zaburzenia repolaryzacji, takie jak wcześniej istniejące odwrócenie załamka T, blok lewej odnogi pęczka Hisa lub rytm z rozrusznika. 0 punktów jest przyznawane, jeśli EKG jest prawidłowe. Ocena wieku opiera się na ostrych granicach pomiędzy 45 i 65 lat. Ocena czynników ryzyka opiera się na ustalonych czynnikach ryzyka miażdżycy, mianowicie nadciśnieniu, hipercholesterolemii, dodatnim wywiadzie rodzinnym, cukrzycy, paleniu tytoniu lub otyłości. Gdy pacjent ma 3 lub więcej czynników ryzyka lub jeśli ma ustaloną historię choroby wieńcowej, naczyń obwodowych lub udaru mózgu, przyznaje się 2 punkty. Przyznaje się 1 punkt, gdy pacjent ma 1 lub 2 czynniki ryzyka i 0 punktów, jeśli nie są znane żadne czynniki ryzyka.
Punktacja troponiny jest oparta na pierwszym pomiarze troponiny w oddziale ratunkowym. W oryginalnych badaniach HART, które przeprowadzono przed powszechnym stosowaniem troponin o wysokiej czułości, dwa punkty są przyznawane, gdy poziom troponiny jest ponad trzykrotnie większy od wartości odniesienia. Jeden punkt dla poziomu troponiny od 1 do 3 razy większego od wartości odniesienia, a 0 punktów jest przyznawane, gdy troponina jest poniżej wartości odniesienia. Chociaż wykazano, że jest to bezpieczna i skuteczna strategia, protokół HART z dwoma kolejnymi pomiarami troponin i z zastosowaniem nowych testów troponin o wysokiej czułości zmienia sposób, w jaki używamy i stosujemy klasyfikację HART, co zostanie omówione w dalszej części tego wideo. Teraz, gdy już wiesz, jak obliczyć wynik klasyfikacji HART, dlaczego nie moglibyśmy Ci pokazać, jak to może działać w praktyce? Witam, mam na imię Mariusz, jestem lekarzem tu na Izbie Przyjęć. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję. Rozumiem, że cierpi Pani na ból w klatce piersiowej. Proszę powiedzieć, kiedy to się zaczęło? Jakieś około 4 godzin temu w pracy byłam. Czy wciąż Pani odczuwa ból? Nie. Na szczęście minęło. Proszę powiedzieć, co Pani dokładnie czuła? Jaki to był ból? Co Pani czuła? Ucisk w tych okolicach. Czy ten ból gdzieś promieniował do ramion, do żuchwy? Nie, do żuchwy nie. Tutaj mniej więcej. Ramion tak, i do pleców. Tak. Mhm. Ile to mniej więcej trwało? Trudno powiedzieć. Albo mniej niż 10 minut, albo więcej niż 10 minut. Kilka minut. Tak. Czy miała Pani taki ból kiedykolwiek wcześniej? Parę miesięcy, 2 miesiące, 3 miesiące temu około, kiedy spieszyłam się do pracy. No ale uważałam, że to nie jest istotne. Nie przywiązała Pani większej uwagi. Czy była Pani kiedykolwiek z tego powodu u lekarza? Nie. Czy ma Pani jakieś inne dolegliwości? Cukrzycę, wysokie ciśnienie, wysoki cholesterol? Żadna cukrzyca na szczęście, natomiast mam wysoki cholesterol. Przyjmuje Pani jakieś leki? Przyjmuję, ale co? Nie pamięta Pani. Pali Pani papierosy? Nie, już nie. Paliła Pani wcześniej? Tak, 3 lata temu przestałam. Przestałam. Gratuluję, bardzo dziękuję. Dobra decyzja. Dziękuję. Czy ktoś w rodzinie miał jakieś dolegliwości związane z sercem? Zawał serca, udar mózgu? Mój tata miał zawał serca, kiedy miał 58 lat. A ile Pani ma lat? Ja mam 54, także jeszcze mam czas. To, co teraz zrobimy, to przeanalizuje Pani EKG. Czekamy na wyniki badań i wtedy będziemy mogli powiedzieć, jaka jest sytuacja. Czy ma Pani jakieś pytania w tym momencie do mnie? W tym momencie nie. Dziękuję, do zobaczenia. Cóż, to było interesujące, ponieważ objawy pacjentki nie brzmiały jak klasyczna dławica, ale były tu na pewno elementy sugerujące niedokrwienie serca, więc myślę, że za ten wywiad przyznalibyśmy ocenę 1. A teraz, gdy patrzymy na EKG, widzimy, że istnieje spłaszczenie załamka T w odprowadzeniach przedsercowych, tak więc za EKG również przyznajemy 1 punkt. Jeśli mielibyśmy stary zapis EKG, który wykazałby, że jest to nowa zmiana, moglibyśmy przyznać 2 punkty, ponieważ może to oznaczać nowe niedokrwienie. Pani Kowalska ma 54 lata, więc uzyskuje 1 punkt za wiek. Pod względem czynników ryzyka ojciec pacjentki miał zawał serca w wieku 58 lat, a pacjentka ma wysoki cholesterol. Pacjentka paliła, ale dlatego, że rzuciła palenie ponad 90 dni temu, nie oceniamy tego jako czynnika ryzyka. W ten sposób pozostają 2 czynniki ryzyka i przyznajemy 1 punkt. Więc jedyne, co musimy dodać, to wartość troponiny o wysokiej czułości. W tym szpitalu wynik troponiny ma specyficzne dla płci wartości odcięcia, mianowicie 34 nanogramy na litr u mężczyzn i 15 nanogramów na litr u kobiet. W przypadku pani Kowalskiej poziom troponiny wynosi 12, co jest poniżej wartości odcięcia i w klasycznej interpretacji HART uzyskuje 0 punktów. Daje to całkowity wynik HART równy 4 punkty, a my umieszczymy tą pacjentkę w pośredniej kategorii ryzyka. Zatem pytanie, które możesz sobie zadać, brzmi: jakie są kolejne kroki w leczeniu pacjenta takiego jak ten? Przeanalizowałem wszystkie wyniki i wygląda na to, że nie miała Pani zawału serca.
Natomiast, żeby mieć absolutną pewność, musimy powtórzyć badania krwi 6 godzin od momentu rozpoczęcia bólu. Jeśli te wyniki też będą prawidłowe, to będzie pani mogła iść do domu i wezwiemy panią na kontrolę do przychodni. Natomiast jeśli będą nieprawidłowe, to będziemy musieli panią przyjąć do szpitala. Fajnie, mam się martwić? Czy... Nie, nie ma żadnego powodu do zmartwień w tym momencie. Natomiast jeśli wykryjemy jakieś nieprawidłowości, to będziemy pani w stanie pomóc. Fajnie, bardzo dziękuję. Dziękuję. I myślę, że to odpowiedni moment, aby porozmawiać o niektórych osiągnięciach nauki w dziedzinie troponiny, które będą miały wpływ na ułatwienie diagnozy i kontynuacji leczenia. So Barbara, as we've just heard, the original heart studies were done with conventional troponin and based on the first troponin performed in the ED irrespective of time of onset. And this identified approximately 30% of patients who had a heart score of 3 or less with a MACE risk of around 2%. But I recently read an article by Martin Than and colleagues saying that a lot of ED physicians still don't feel comfortable with discharging patients that have that kind of short-term MACE risk. How would you respond to this? I think it's important to clarify that the events in the heart validation studies were not missed MACEs, since this MACE rate also incorporated non-cardiac death and elective PCIs. So the actual risk of ischemic chest pain-related MACE is probably significantly lower. That's really interesting, but in the spirit of seeing whether we could reduce the risk further, I've read the article by Simon Mahler, who's developed the heart pathway, which relies on observation and repeat troponin testing. Can you tell us a little bit about this? Simon Mahler developed a randomized controlled trial that compared usual care to the heart score with a repeat conventional troponin 3 hours later. This pathway reduced the 30-day MACE rate in the low heart category to 0.6%. So significantly lower. The heart pathway therefore looks pretty promising to me, but as I understand it, this strategy demands a longer observation period and 2 troponin tests in most patients with chest pain. Do you think that's reasonable? I think this is really a question of risk tolerance per institution or country. But I think that if a short period of observation and repeat troponin testing prevents subsequent admission and unnecessary testing, then this is a good thing. I would also like to say that the American College of Emergency Physicians have recommended that in cases where the risk of 4-week MACE is below 2%, the dangers of over-investigation actually outweigh the risk of missed cardiac events. I think that's a really important point to stress to our viewers. But I was also wondering, with the arrival of high-sensitivity troponin, whether this has been a game changer and how would we incorporate this into the heart score? I think that the main development in the most recent studies on troponin is that we are no longer interested in just the 99 percentile cutoff for the high-sensitivity assays, but also what is referred to as the limit of detection, the level below which it becomes difficult to quantify the troponin. Because the new high-sensitivity troponin tests are so sensitive, this means that when a patient comes in with chest pain and has an initial troponin below the limit of detection, this in itself is an extremely good negative predictor of MACE. To summarize here, if the heart score is low, and the high sensitivity troponin is below the limit of detection, then I think the discharge home with appropriate safety netting advice is probably completely sufficient. If, on the other hand, the heart score is high, that is 7 or more, the troponin value is above the 99th percentile, then they require admission and further workup. Unfortunately, patients don't always fall into those nice, neat categories because the pain could have been very recent onset, it could be ongoing, or might have returned since the original episode. As we all know, as emergency physicians, sometimes the history can be completely unreliable. So what do you think the options are over here to the clinician? I think this is where repeat troponin testing at 3 to 6 hours becomes important, because it allows us the time not only to pick up changes in the troponin, but also to revisit the history and look at serial EKGs. There's also been quite a bit of discussion around looking at delta troponin and whether we should be looking at an absolute or relative increase or decrease in the repeat troponins to decide whether someone's having an ACS. Also, there's that other kind of issue of what happens when the troponin is approaching the 99th percentile. What are your thoughts on this?
There's no clear consensus on how to interpret the delta troponin, but we will address some of the considerations in supplemental notes to this video. I think that if there is a significant change in the high sensitivity troponin value that is approaching the 99th percentile, then you should err on the side of caution and consider doing an additional troponin. So I think the other important thing to communicate here is that whilst protocols that incorporate the high sensitivity assays are giving us some really useful data to help guide decision making, we shouldn't neglect the importance of triangulating this data with the clinical picture and the supplemental or serial ECGs that we perform. And as with everything in medicine, Will, there are few absolutes. Let's not forget the importance of communicating your assessment of the risk to the patient in front of you in a manner that respects who they are and what their context is. This is known as shared decision making and has been well studied by Eric Hess. Health systems differ nationally and locally in terms of the way that they are configured to manage patients with chest pain. But the principle of shared decision making is universal, and wherever possible, we should be focused on empowering the patient to make informed choices about their care. Thank you, Will. I hope that we've given you a good overview of the heart score, how you calculate it, and how you can use it in your own institution with different sets and different protocols of troponin. Thank you so much for watching our video today, and good luck.